Damian, jesteśmy u progu rozpoczęcia rozgrywek Koszykarskiej Ligi Mistrzów. Co dla zawodnika znaczy grać w tej Lidze Mistrzów? Jakie to jest wyróżnienie, jaka to jest nobilitacja? Czy może nie ma żadnego wyróżnienia i traktujecie to w normalny sposób? Znaczy nie, to na pewno dla każdego zawodnika jest prestiż grania w europejskich pucharach, grania w Champions League, bo wiadomo, każdy z nas chce grać w jak najwyższym poziomie koszykówki i myślę, że te europejskie puchary nam to dają i myślę, że każdy o tym marzy, żeby na pewno w tym spróbować i żeby grać jak najdłużej w elitarnym gronie w Europie. Ty już posmakowałeś Ligi Mistrzów, bo przecież grając w Turcji z twoją drużyną dotarłeś do wielkiego finału, później jeszcze Liga Mistrzów z drużyną z Torunia. Ta Liga Mistrzów się zmienia, ale ty jakie masz właśnie wspomnienia z tej Ligi Mistrzów? Znaczy nie, no ja mam akurat wspomnienia z Turcji bardzo dobre, bo w pierwszym sezonie i pierwszy rok, jak powstała Champions League, to graliśmy tak naprawdę w wielkim finale i niestety zajęliśmy drugie miejsce, ale myślę, że to była fajna przygoda, fajny prestiż, fajna rywalizacja i też to, do czego dążyliśmy my jako zawodnicy w naszych karierach, żeby bić jak najwyższe cele i myślę, że tak jak tutaj też każdy z nas chce się bić jak najwyższe cele i to jest dla nas kolejny krok do tego, żeby pokazać się jak najlepszej strony. No właśnie, bo Liga Mistrzów to jest wielkie wyzwanie dla klubu, wielkie wyzwanie dla zawodników, znakomita promocja dla miasta, ale też reprezentuje się swój kraj na tej arenie międzynarodowej, także tych takich aspektów z tych występów w Lidze Mistrzów wypływa wiele. Znaczy tak, to na pewno. No, to zawsze, ja jestem akurat zawodnikiem, który zawsze dopingował drużyny z Polski, które grały w pucharach, już nie będę tutaj wymieniał jakich pucharach, ale zawsze im kibicowałem, bo jednak to wtedy podnosi poziom i zainteresowanie polską koszykówką i mam nadzieję, że wyniki nasze, mam nadzieję, które będą bardzo dobre, podniosą jeszcze bardziej ten poziom polskiej ligi. Nasza grupa określana jest mianem grupy śmierci, tak? Bo są dwie drużyny, które celują w to, żeby wygrać w ogóle te całe rozgrywki Ligi Mistrzów, czyli i Turcy, i drużyna z Izraela. Do tego jest przedstawiciel ACB, hiszpańskiej najlepszej ligi w Europie. Także jak ciężkie zadanie przed Wami? No na pewno lekko nie będzie, ale no, to ja zawsze podchodzę do tego, że dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe i na pewno nie poddamy się, wychodząc naprzeciw drużynom, które aspirują do zwycięstwa całej Champions League. Po prostu będziemy chcieli wyjść, zagrać jak najlepsze zawody i wygrać każde kolejne spotkanie. Pierwszy mecz jest w środę w Hiszpanii, ale zanim o hiszpańskim rywalu, to jedno słowo o tych piłkach Wilsona, bo one są obowiązującymi właśnie w Lidze Mistrzów. Jaka to jest piłka, czemu ona się różni od Moltena, od Spaldinga? Nie, no przede wszystkim jest inna jest w chwycie, jest, nie wiem jakby to powiedzieć, jest, ma więcej może skórki, jest taka bardziej ją można złapać po prostu w rękę, ale czy lepsza od Moltena, no to się okaże. No kiedyś, bo wcześniej też w Lidze Mistrzów na samym początku też graliśmy Moltenami, także to wszystko się zmieniło. I mam nadzieję, że te piłki będą dla nas szczęśliwe i będą trafiały do kosza. No to na koniec, Baxi Manresa. Jaki to jest rywal? Co już wiecie o tej drużynie? Czego się spodziewać? Są dwa takie akcenty z polskiej ligi jak Joe Thomason i Berzins. Także jaki to jest zespół? Nie, jest to zespół, który gra bardzo szybko, bardzo fizycznie, który atakuje bardzo na atakowanej tablicy, także no, jest to przed nami na pewno duże wyzwanie i mobilizacja do tego, że musimy zagrać na pewno przez 40 minut w pełni skoncentrowani, w pełni zmobilizowani na ten mecz, bo chwilowy przestój w takim spotkaniu z takim przeciwnikiem może nas naprawdę dużo kosztować.